Rozdział siódmy. Jeszcze jeden zmarnowany dzień. Nad ranem zrobiło się chłodno i można było zdrowo spać. W efekcie maciek znowu zaspał. Spojrzawszy na zegarek, zerwał się szybko z łóżka i pobiegł do łazienki. Ledwo zdążył się ogolić, dokonać pobieżnej ablucji i ubrać się, gdy rozległo się pukanie do drzwi. To panna Justyna, sąsiadka. Wpadła oddać pożyczoną przed tygodniem szklankę cukru i pożyczyć parę aspiryn. Chora pani jest? Ma pani gorączkę? Maciek udał życzliwe zainteresowanie. Właśnie. To przez tę pogodę i nocne przeżycia. Wie pan, co się stało? Wiem, wiem. Też byłem na dole. Wszystko widziałem. Widział pan, jak mój Merano się przestraszył i uciekł? Tak. Ten głupi sikawkowy Ile ja się naszukałam, Meranusia obeszłam całe osiedle i nic ciemno psa nie widać. Tak całkiem ciemno już nie było Justyna popatrzyła na niego z oburzeniem w oczach tak w krzakach, pod balkonami w rozmaitych zakamarkach panowała kompletna ciemność. Nawet trochę się bałam. Chodziłam, wołałam, gwizdałam. Bez skutku. Mrano przepadł jak kamień w wodę. Maćkowi żal się zrobiło miłego pieska. Nie odnalazłaś go? Zaginął. Trzeba zaraz rozwiesić ogłoszenia o zgubie. Justyna machnęła ręką. Nie trzeba. Kiedy zmęczona i zrezygnowana wracałam do domu, pies kręcił się pod bramą. Widocznie, jak straż odjechała, nabrał odwagi i chciał się dostać do mieszkania. Czekał, aż ktoś otworzy bramę. Mądry mały piesek. Ale tchórz, a mnie z jego powodu wysiadły nerwy, rozbolało mnie serce i głowa. I w ogóle wszystko. Nic dziwnego. To było straszne przeżycie. Strata kochanego ulubieńca. Właśnie. A nie mam w mieszkaniu żadnych środków przeciwbólowych. Zaraz poszukam u siebie. Pogrzebał w domowej apteczce. Znalazł aspirynę i polopirynę. Co pani woli, to czy to, pokazał lekarstwa. Miałem topirynę, ale się skończyła. A co pan mi radzi? Musi się pani sama zdecydować, bo ja przecież nie wiem, co pani dolega. Justyna długo się zastanawiała. Można było wyczuć, że przyszła raczej pogadać, niż się leczyć. Nie poszłam do pracy, bo strasznie mnie głowa boli. Wezmę aspirynę. Jeśli pan nie ma nic przeciwko temu. Ależ może pani potrzebuje jeszcze czegoś, nie, nie. Dziękuję. Mówił pan, że wyjeżdża pan na wczasy. Mówiłem, zdziwił się Maciek. Tak mi się zdawało. Justyna troszkę się speszyła. Wszyscy wyjeżdżają. Pogoda jest idealna na wakacje. Na razie mam inne plany, ale codziennie wyjeżdżam poza miasto. Nie chciał wyjawić, czym się zajmuje. Justyna skarżyła się, że już jest po urlopie, że nie miała pogody nad morzem i że było drogo i nieciekawie. Maciek, który chciał prędko zjeść śniadanie i jechać do babic, modlił się w duchu, żeby sąsiadka zaraz sobie poszła. Nic z tego. Nieproszona kobieta rozsiadła się wygodnie na Sofie, poprosiła o szklankę wody zażyła aspirynę i małymi łyczkami niespiesznie popijała lekarstwo, nie przestając paplać. Maciek musiał najpierw wysłuchać skarg dotyczących zamieszkiwania między łobuzami i podpalaczami, a następnie wykładło o zaletach kąpieli morskich. Dowiedział się, gdzie woda w Bałtyku jest najcieplejsza, a gdzie jest brudna i pełna bakterii. Przyjął do wiadomości, jak na plaży szalał piesek Justyny i co jakaś gruba kaśka wyprawiała tam z Marianem. Bez przerwy myślał, jak się pozbyć natrętnego gościa. Jak tam pani piesek? Zdrowy, delikatnie przypomniał pannie Justynie o jej pupilu, ale fortel się nie udał. Merano on zawsze przesypia całe przedpołudnie. Jak ja wychodzę do biura, to on nie ma nic innego do roboty. Wie pan, co wczoraj mi zrobił? Dziewczyna jakby złapała wiatr w żagle i przez pół godziny opowiadała o wyczynach ukochanego faworyta. Maciek uważał, że psina powinna nosić imię Merdano znacznie bardziej pasujące do jego zachowania. Dlaczego Merano? Przypomniał sobie Kindziora, wczorajszego kundla, z którym miał do czynienia w babicach. W pierwszej chwili miał zamiar opowiedzieć o nim sąsiadce, ale w porę się powstrzymał. Byłby ją tym zachęcił do dalszej rozmowy. Potakiwał tylko uprzejmie co drugie zdanie wygłaszane przez rozgadaną niewiastę, która chyba w końcu zauważyła jego brak zaangażowania, bo powiedziała, No to ja już chyba pójdę. Niech się pani położy do łóżka. Z chorobami nie ma żartów. Może potrzebuje pani czegoś ze sklepu? W tym momencie zorientował się, że palnął głupstwo. Ach, idzie pan na zakupy. Przy okazji proszę mi kupić ze dwie cytryny. Malinę, jakby były, a jak nie, to kilo jabłek i... i cztery bułki, dodała po namyśle. I może weźmie pan ze sobą mranka. Niech się przewietrzy. Ma tak mało ruchu. W ten sposób Belina nieopatrznie wziął na siebie obowiązek pójścia do osiedlowego sklepu spożywczego. Na dodatek razem z jamnikiem. Lubił pieska i czasem zabierał go na spacer, ale przeważnie szli nad wilgę, gdzie w międzywalu czworonóg mógł swobodnie biegać i załatwić się bez konieczności sprzątania po nim. Wyprawa do sklepu mogła się zaowocować psią kupą na trawniku. Co prawda zdecydowana większość właścicieli psiaków uważała, że po to płaci podatki, żeby nie musieli się zajmować oczyszczaniem miasta, ale Maciek, któremu parę razy w życiu zdarzyło się wdepnąć w pozostawioną na chodniku minę, starał się nie pozostawiać psich odchodów w miejscach publicznych. Poszedł szybko po sprawunki. Musiał zbiec po schodach, bo winda, jak wiemy, była kolejny dzień na Europie. Mijając po drodze sklep z artykułami gospodarstwa domowego, zobaczył przez szybę ekspozycję filiżanek. Postanowił kupić jedną. W domu używał dotychczas tylko szklanek i garnuszków. Nie zawadzi mieć ładną filiżankę, chociaż herbata w cienkim szkle, przez które widać barwę i można wyczuć ciepło, smakuje najlepiej. Picie z glinianego naczynia, a nawet najszlachetniejsza porcelana jest tylko gliną przypomina epokę kamienną. Czy ktokolwiek pije wino z porcelanowych kieliszków? Z filiżanki można od biedy pić czarną kawę, ale do tego celu nadają się jedynie naczynia o połowę mniejsze od filiżanek herbacianych. Nie mógł się zdecydować, którą wybrać. Ostatecznie kupił zestaw śniadaniowy, to jest filiżankę ze spodkiem plus talerzyk deserowy. Sygnatura Lubiana Poland na spodzie wyrobów świadczyła, że są to produkty z kaszłupskiej łubiany. Dla celów marketingowych pozbawiono eu przekreślenia, ale nazwa i tak brzmiała po polsku. Z Miranem na smyczy skierował się do następnego sklepu. Gdy przywiązywał psa przed wejściem, zastąpili mu drogę dwaj funkcjonariusze Straży Miejskiej. Będzie mandacik, wesoło zagaił jeden z nich. Dlaczego ten lew? pokazał małego jamnika palcem. Nie ma kagańca. To wbrew przepisom. Pies, jakby zrozumiał, co powiedział strażnik, podniósł jazgot na całą ulicę. Przechodnie przyglądali się, co się dzieje. Starsza kobieta przystanęła obok. Jaki przepis wymaga, żeby wynosiły kagańce? złośliwie zapytał Maciek. Strażnik prze chwilę namyślał się nad odpowiedzią. Lwy to psy i muszą chodzić w kagańcach. Trafił pan kulę w płot. Lwy to nie psy, tylko koty, a nikt rozsądny nie próbuje zakładać kotom kagańców. Racja przyświadczyła starsza niwiasta Bożenko, chodź no tu, zawołała znajomą. Co się stało, zainteresowała się pani Bożenka, ciągnąc za sobą kolejną kumę. Ci panowie nie odróżniają psa od kota. Czepiają się porządnych ludzi. Strażnicy usiłowali wtrącić swoje zdanie, ale dwie kobiety, jedna przez drugą, obrzucały ich głośnymi krytycznymi wypowiedziami i niemiłymi epitetami. Darmozjady tylko polują na mandaty za byle co, albo całkiem bez powodu. Obiboki. Tępe pachołki miejskie. Weźcie się do uczciwej pracy. Do hałaśliwej grupki dołączały kolejne osoby. Kiedy pojawiła się dziewczyna z olbrzymim dogiem, który basowym pomrukiem ustawił strażników na baczność, Maciek skorzystał z zamieszania, wycofał się chyłkiem i wszedł do sklepu spożywczego. Wyczekał się w długim ogonku do kasy. Gdy wreszcie zapłacił i zapakował sprawunki, wyjrzał ostrożnie na ulicę. Straży miejskiej nie było w zasięgu wzroku. Dobrze, żeś ich zwymyślał, pochwalił jamnika. Twoje szczekanie ściągnęło na moc Wracał do domu nie tak szybko, jak z niego wychodził, bo schody, gdy szło się pod górę, miały jakby większą wysokość niż gdy się po nich schodziło. Wysoka temperatura powietrza jakby je, zgodnie z prawami fizyki, wydłużała. Nawet my rano po pokonaniu dziewięciu kondygnacji ciężko dyszał. Dotarłszy do mieszkania, młodzieniec wypakował w kuchni swoje zakupy, jako ostatnie wydobył z siatki porcelanowe nabytki. W tej samej chwili ostro zadzwonił w pokoju telefon. Maciek się wzdrygnął i nowiutka filiżanka spadła na podłogę. Pękła na dwie części. Z talerzykami w ręce podszedł Maciek do aparatu telefonicznego i podniósł słuchawkę. Proszę, powiedział. Marysia, zabrzmiał bełkotliwy głos. Maciek się nie opanował. Tak, Marysia. Ale z wąsami wrzasnął i odłożył słuchawkę. Na szczęście telefon więcej się nie odezwał. Podobno rozbite szkło przynosi szczęście. Jest taki przesąd. Zniszczona porcelana zwiastuje raczej niepomyślne koleje losu. Sprzątając skorupy, Maciek uświadomił sobie, że od rana spotykają go niemiłe zdarzenia. Nie były one może nieszczęściami, ale z pewnością nie dało się ich zaliczyć do przyjemności. Bywają takie dni, że nic się nie układa. Poszedł do Justyny z jej częścią zakupów. Pies spuszczony ze smyczy obwąchał postawioną na podłodze siatkę ze sprawunkami, ale rozczarowany podreptał na jamniczych nóżkach do swojej pani, która przygotowała na małym stoliku dwie kawy i po kawałku serowca. Niech się pan poczęstuje zachęcała Maćka, który w tym momencie, zobaczywszy, co się święci. Całkowicie upadł na duchu i nieomal zrezygnował z wyjazdu do zamku. Nie potrafił w tej sytuacji odmówić, przez co stracił dalszy trzy kwadransy na jałową konwersację o zdarzeniu pod sklepem. Bywał już poprzednio w mieszkaniu Justyny. Miało znacznie większy metraż niż jego garsoniera, a urządzenie wskazywało wyraźnie na kobiecą rękę. Różne drobiazgi, kolorowe jaśki, świeczniki. Kwiaty i nieskazitelna czystość odróżniały ten lokal od maćkowego, zagospodarowanego funkcjonalnie, ale bez dbałości o wygląd. Ale jak tu dbać o wystrój mieszkania, gdy się ma kolekcjonerskie zamiłowania i kilka tysięcy książek upchanych ciasno na regałach? Czasem się zastanawiał, skąd dziewczyna ma pieniądze na bogate wyposażenie wnętrza. Zgodnie z tym, co mówiła. Pracowała w księgowości w małej prywatnej firmie zajmującej się transportem, przewożącej rozmaite towary po całym kraju, a czasem nawet za granicę. Widocznie przedsiębiorstwo świetnie prosperowało, lepiej niż jego, maćka, biuro. Pani Justyna podała kawę w wytwornym, porcelanowym dzbanku, z którego nalewała do maleńkich filiżaneczek. Oprócz tych naczyń jej zestaw kawowy zabierał jeszcze cukierniczkę i mlecznik. Maciek wiedział z lektury, że taki komplet nazywa się z Francuska teta dosłownie głowa w głowę, czyli sam na sam albo we dwoje. Postąpił jak kolekcjoner, zdjął filiżankę ze spodeczka i odwrócił go do góry dnem, sprawdzając znak fabryczny. Widzę, że ma pani piękny wiedeński augarten, pochwalił gust Justyny, a mimochodem błysnął swoją znajomością sygnatur ceramiki. Augarten to wiedeńska. Chronologicznie druga pomieśni. Europejska fabryka porcelany. Przywiozłam go niedawno z wycieczki do Austrii. Prawda, że śliczny? Rzeczywiście, przepiękny. Oczy Justyny zabłysły z zadowolenia, Rzekoma choroba zupełnie ją opuściła. A wie pan, że zwyczaj picia kawy wprowadził w Wiedniu Polak Jerzy Kulczycki handlował z Turkami i w ten sposób poznał sposoby przyrządzania tego napoju. Nauczył się mówić po turecku. Pozwoliło mu to w czasie oblężenia Wiednia przekraść się w przebraniu z miasta przez obóz turecki do wojsk sobieskiego. Doręczył mu petycję od Wiedeńczyków i udzielił informacji o rozlokowaniu nieprzyjaciela w terenie. Po bitwie otrzymał za to od władz stolicy Austrii przywilej na którego mocy założył pierwszą w Europie kawiarnię. Jest ona w Wiedniu tak sławna jak Jama Michalika w Krakowie. Maciek wiedział co nieco na ten temat, ale z grzeczności udał, że słyszy o tym po raz pierwszy, co zachęciło Justynę do kontynuowania. Nazywa się Pod niebieską Flaszką. Byłam w niej. W jej głosie zabrzmiała duma. Pani kulczycka wpadła na pomysł dodawania śmietanki do czarnej kawy i tak się narodziła kawa po Wiedeńsku. Jak panu smakuje moja kawa? Ledwo Maciek zdążył zapewnić, że kawa jest wyśmienita. Już Justyna napełniła mu powtórnie jego filiżankę. Kosztowało go to zmarnowaniem następnych dwudziestu minut. Czy pani wie? że słynny francuski malarz impresjonista Renoir zaczynał od zdobienia porcelany w manufakturze mieszczącej się w pobliżu Louvre? Gdzieś o tym czytałam. Justyna podjęła temat. To też jest sposób na zarobienie paru groszy na życie. Młodym, początkującym artystom nie jest łatwo utrzymać się ze sprzedaży swoich obrazów. Bez mecenasa nikomu nie jest łatwo. Nie tylko w dziedzinie sztuki, filozoficznie westchnął Maciek. Błądził myślami daleko od wycieczki do Austrii, którą opisywała Justyna. Chociaż przyznawał w duchu, umiała opowiadać. W tej chwili wolałby jednak mieć za sąsiadkę osobę mniej elokwentną. Musiał obejrzeć pamiątki i plik zdjęć z jej wycieczki. Oglądał na fotografiach i pocztówkach piękne pomniki i sławne gmachy. Ale zamiast słynnych austriackich zabytków dzisiaj chciał zobaczyć mało znany, skromny zameczek na Lipowcu. Uratował go jamnik Justyny, który zaczął się kręcić pod drzwiami, wyraźnie dając swojej pani do zrozumienia, że musi pilnie opuścić mieszkanie. Interwencja jamnika okazała się jednak tak spóźniona, że po namyśle Maciek zrezygnował z wyjazdu do Babic żeby zupełnie nie zmarnować reszty dnia, uznał, że warto odwiedzić kilka sklepów z antykami i zorientować się w cenach porcelanowych staroci. W mieście było tak strasznie gorąco i parno, że Maciek miał zamiar porzucić zadanie, które sobie wyznaczył. całą siłą woli zdusił jednak ten zamysł. Pomyślał, że Frank Emcelou, bohater głośnego filmu Keylargo, Prowadził walkę z bandą gangsterów na Florydzie w podobnym, a może jeszcze gorszym, klimacie. On, Belina, nie musi zmagać się z bandziorami, a upał mimo to tak bardzo mu doskwiera. Musi się zachować jak prawdziwy prywatny detektyw, a nie jak delikatna panienka, która się boi, że od słońca dostanie piegów. Skierował się na mikołajską. Tam, od wielu lat, zawsze w tym samym miejscu. Znajdował się sklep ze starymi dziełami sztuki i rzemiosła. Po drodze rozmyślał nad pytaniem, kto nazwał nasz klimat umiarkowanym. Przecież on jest jak najbardziej nieumiarkowany. W lecie mamy albo afrykańską spiekotę, albo chłód i wielodniowe opady. W zimie syberyjskie mrozy albo 15 stopni powyżej zera. Wiosną i jesienią zdarzają się na przemian wszystkie pory roku. Susze i powodzie, wichry i mgły, gołoledzie i gradobicia składają się na polski klimat. W Hiszpanii czy Grecji można mówić o umiarkowanej aurze, ale nie u nas. W tym roku asfalt mięknie od gorąca, a rok temu trzeba było w lecie chodzić w swetrze, żeby się nie przeziębić. Zatrzymał się przed wystawą. Przez szybę były widoczne stare meble, mosiężne lichtarze, szable i pistolety oraz obrazy. Pchnął drzwi i wszedł do środka. Rozejrzał się po dość ponurym wnętrzu, szukając ceramiki. Nic atrakcyjnego. Parę kolekcjonerskich filiżanek i małych wazoników. W gablotce ujrzał jedną tylko filiżankę, która niewątpliwie mogła stanowić dumę jej posiadacza. Kształt miała zwyczajny, walcowaty. Ale była tak bogato ozdobiona kolorowym, ręcznie malowanym widokiem wiejskiego krajobrazu i misternymi wzorkami skropek emali i złoteń, że widać było, iż pochodzi z manufaktury, a nie ze zmechanizowanej fabryki. Zgrabne łóżko miała wyciągnięte powyżej w lewu i zakręcone spiralnie. – Czym mogę panu służyć? – zagadnęła starsza pani, która podeszła do Maćka. Spodobało mu się, że sprzedawczyni użyła tradycyjnego polskiego zwrotu, a nie odezwała się z angielska. Jak mogę panu pomóc? Młodym sprzedawcom, nie wiadomo dlaczego, nie przechodzą przez gardło stare wyrażenia. Skąd pochodzi ta filiżanka. To baranówka Polska. Sam początek XIX wieku. Okres napoleoński Piękna ale pewnie bardzo droga. Pani wymieniła cenę o wysokości dwóch średnich miesięcznych pensji w naszym kraju. Mina, jaką zrobił Maciek, upewniła kobietę, że temu klientowi nie uda się sprzedać tak cennego przedmiotu, nawet nie wyjęła naczynia z gablotki. To wielka rzadkość, a do tego piękniejsza od wielu miśnińskich wyrobów z tego okresu, dodała. Nasz detektyw uznał, że padło właśnie słowo, którego można użyć jako pretekstu do dalszej rozmowy. Słyszała pani z pewnością o kradzieży figurek miśnińskich z muzeum czartoryskich? Ile mogą być warte takie rzeczy? Sprzedawczyni spojrzała na niego przenikliwie. Proszę pana, takich obiektów nie sprzedaje się w antykwariatach wystawia się je na aukcję. Cena jaką osiągną jest wielką niewiadomą tylko bardzo bogaci kolekcjonerzy mogą sobie pozwolić na ich kupno z rzadka kupują je muzea to nie można określić ich wartości wartość a cena to w świecie sztuki dwie różne rzeczy nieraz wspaniałe dzieło nie znajduje nabywcy, a omierne ale uznane biją się snobistyczni bogacze. Żeby zaimponować i znajomym albo dobrze ulokować pieniądze. Aktualna cena rynkowa zależy od wielu rozmaitych czynników. Maciek podziękował za objaśnienia i powędrował dalej. W innych sklepach nie spotkał ani jednego przedmiotu z XVIII-wiecznej porcelany europejskiej. Za Antyki uchodziły już wyroby sprzed lat pięćdziesięciu. Najwięcej było przedwojennej porcelany niemieckiej i Śląskiej. Odwiedził także sklep firmy Rosenthal handlujący artykułami współczesnymi. Nie znalazł w nim rewelacyjnych arcydzieł. Uznał, że fasony i dekoracje nie przewyższają polskich, ale za to ich ceny biją na głowę ceny produktów rodzimych. Mimo to kupił maleńką filiżaneczkę do kawy. Miała prostą czarno-białą dekorację utrzymaną w stylu polskich lat 60. Nauczony smutnym doświadczeniem z dzisiejszym wcześniejszym kruchym nabytkiem bardzo uważał w drodze powrotnej, żeby, broń Boże, o nic nie zawadzić pakunkiem z delikatną, cenną zawartością. W sukiennicach, pod arkadami od strony ulicy Szewskiej, znalazł sklepik z pamiątkami oferujący filiżanki malowane ręcznie w drobne kwiatki. Porcelana pochodziła z wytwórni o nazwie Karolina w Jaworzynie Śląskiej a dekoracje z Ludowej Spółdzielni w Opolu. Oprócz artykułów z porcelany były tam, między innymi, wyroby kamienkowe pochodzące z Bolesławca charakterystycznie zdobione małymi, rytmicznie się powtarzającymi stemplowanymi motywami. Z przeczytanych książek o ceramice Maciek już wiedział, że bolesławiecka kamionka była słynna od co najmniej 200 lat. Bolesławiec w okresie przynależności Śląska do Niemiec nosił nazwę Bunzlau i stąd naczynia te były na śląsku nazywane bunslokami. Udało mu się oprzeć pokusie nabycia kolejnych filiżanek, pomimo tego, że piękna, młoda ekspedientka uśmiechała się do niego zachęcająco. Mogła być jego ideałem wysoka, smukła blondynka o naprawdę niebieskich oczach. Nie szarych i niebladych jak niebo, lecz najprawdziwiej ciemnobłękitnych. Miała doskonałą figurę, dużo wdzięku w ruchach, miły głos i czarujący uśmiech. Długie, jasne włosy, proste jak od linijki, falowały na plecach w takt jej kroków i gestów. 95 90 stwierdził w myśli. I nie był to numer telefonu. Gorączkowo szukał w myślach pretekstu do nawiązania rozmowy na inny temat niż ceramika, ale zabrakło mu inwencji. Niezwykłe oczy dziewczyny onieśmielały go i powodowały chaos myśli. Gdyby tak zamiast Justyny mieć taką lasencję za sąsiadkę. Kornel Makuszyński pisał Piękne są oczy fiołkowe. Pewnie to prawda, ale czy kto widział taki kolor oczu? Aż do teraz Maciok sądził, że ciemnoniebieskie tęczówki też nie istnieją. Może pojawiają się w filmach, ale nie w życiu. Rozważał dwie sprzeczne myśli. Jedna mówiła: Działaj natychmiast. Druga: Nie rób nic pochopnie, idź do domu, zastanów się i przygotuj plan ataku. Po wewnętrznej walce Maciek zreiterował ze sklepu, powziął jednak postanowienie, że wkrótce znowu go odwiedzi. Nie wierzył wprawdzie w miłość od pierwszego wejrzenia, ale wiedział, że jedno krótkie spojrzenie może wprowadzić człowieka w zachwyt. Właściwie to zachwycić się można tylko przy pierwszym rzucie oka. Drugi ujawnia wady i zachwyt się zmniejsza lub całkiem znika. Potem może być jeszcze gorzej. Nawet drobny feler jest jak uwierający but, który po pewnym czasie powoduje powstanie pęcherza. Jeżeli nie zmienimy obuwia, pęcherz pęka i tworzy się rana, która przy każdym kroku objawia się dojmującym bólem. Taka rana się nie zagoi, dopóki nie pozbędziemy się jej przyczyny. Dobrze, że butów nie kupuje się raz na całe życie. Z drugiej strony, często nawet niewygodne trzewiki udaje się po pewnym czasie rozchodzić. Gdy wracał do domu, upał radykalnie zelżał. Zerwał się lekki zefir chłodzący miasto i dający ulgę przechodniom. Nawet w tramwaju oddychało się lżej. Zajrzał do osiedlowego kiosku z gazetami. Sprzedawca odkładał dla Maćka zamówioną prasę i różne drobiazgi. Nie czynił tego ze specjalnej sympatii do klienta, lecz po prostu starał się jak mógł, żeby go nie stracić. Muszę znaleźć inne zajęcie, skarżył się. Z tego kiosku nie da się wyżyć. Ludzie coraz mniej kupują. Marnuję tu po dwanaście długich godzin dziennie, a zarabiam tyle co nic. Belina uprzejmie przytaknął. Nie jest lekko. Obroty spadają, a do tego włamywacze wybili mi szybę. Okradli kiosk. Na szczęście nie. Mam solidne metalowe siatki. Dla włamywacza to nie jest przeszkoda. Zwykli chuligani zabawili się pańskim kosztem. Wie pan, że wandale podpali śmieci w sypie w tamtym bloku. Maciek wskazał ręką. Słyszałem. Od rana odwiedzają mnie gawędziarze i plotkarze. Nie kupią nawet gazety, ale ucinają sobie ze mną pogawędki. Znam wszystkie nowiny z osiedla. To przynajmniej się pan nie nudzi przez te dwanaście godzin. Ale mnie pan pocieszył. Kioskarz zrobił nieszczęśliwą minę. 19.97. Wysunął przez okienko plik czasopism. Maciek wręczył mu banknot i otrzymał trzy grosze reszty. Rozmowny sprzedawca podjął nowy temat. Pan widzę spędza urlop w Krakowie? Codziennie wyjeżdżam za miasto. Dokąd pan jeździ? Dziś byłem w Babicach. Ta. Kioskarz nie dał po sobie poznać, że nazwa Babice nic mu nie mówi. Zwiedzam, dodał Urlopowicz i, korzystając z tego, że do budki podeszła klientka, odsunął się na bok. Przepraszam, muszę już iść. Do widzenia. Szybkim krokiem przemierzył odcinek między kioskiem a blokiem. Na psim trawniku zebrali się chyba wszyscy właściciele czworonogów. Wyszli nie tylko po to, żeby ulżyć swoim pupilom, ale żeby również odetchnąć rześkim powietrzem po trudnym dniu. Na ten widok Maćkowi zaświtała w głowie myśl, że kupno psa to najlepszy sposób na zawarcie znajomości z innym właścicielem lub właścicielką takiego zwierzątka. Winda Zgodnie z oczekiwaniem, pozostawała w bezruchu, ale tym razem Maciek pokonał schody bez wysiłku. Rozpakował drugą już dzisiaj filiżankę i zastanawiał się, gdzie ją umieścić. Prezentowała się zbyt skromnie, żeby traktować ją jako dekorację wnętrza, a szkoda byłoby traktować ją jak zwykły fajansowy kubek do codziennego użytku. Jedna jaskółka, jak wiadomo, nie czyni wiosny. Jedna filiżanka nie stanowi kolekcji. Tymczasowo postawił ją obok iwupowskich figurek. Kolorystycznie pasowała, ale chronologicznie i geograficznie, można powiedzieć, stanowiła wśród nich dysonans. Pożałował, że ją kupił. To wina jego charakteru. Zbyt łatwo się zapalał. Refleksje nie nadążały za decyzjami. Przypomniał sobie błękitne oczy dziewczyny z sukiennic kryło się za nimi niebezpieczeństwo nabycia kolejnej albo, jeszcze gorzej, kolejnych filiżanek.